Chciałam powiedzieć, cześć, jestem Maja. Ja tu rządzę. Cześć Maju. Cześć Graszka. Dużo rekrutujemy ostatnio osób w naszej administracji, więc chciałabym rzucić trochę światła na to, jak wygląda struktura firmy i kogo najczęściej poszukujemy. Zacznijmy od początku. Powiedz, jakie działy znajdują się w Tokersowym biurze. Jasne. Na ten moment mamy dział doradczyń do spraw kursu, mamy dział opiekunów Tokersa, mamy dział płatności, mamy dział marketingu, mamy dział na razie jeszcze jednoosobowy kadry, mamy dział rekrutacji i wdrożenia, natomiast rekrutacji i wdrożenia tylko dla lektorów, dział metodyka, no i HR. 8. Tak. To do których działów najczęściej rekrutujemy? Do doradczyń do spraw kursu, czyli sprzedaż. Okej, i czym ten dział się zajmuje? Jak mamy klienta, który zgłasza się na kurs, może inaczej. Mamy klienta, który wyraża chęć zgłoszenia się na kurs, to dziewczyny mają za zadanie umówić taką osobę na lekcję zapoznawczą, żeby ta osoba zobaczyła, jak to wszystko w ogóle działa. Po takiej lekcji zapoznawczej jest ponowny kontakt, ustalenie szczegółów tego, jak ma wyglądać kurs, jakiej długości ma być, czy dany lektor, z którym było to spotkanie zapoznawcze, jest odpowiedni, czy może będzie zmiana. Czyli generalnie taka cała opieka przed rozpoczęciem kursu, dobranie tego odpowiedniego produktu, usługi. I dodatkowo jeszcze w tym dziale znajduje się ktoś taki jak support, czyli osoby, które mają za zadanie wprowadzać te wszystkie podpisane umowy do systemu, uruchamiać te kursy, zajmują się też tymi pierwszymi płatnościami, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Okej, i czemu w zasadzie na to stanowisko rekrutujemy najczęściej? No, ponieważ jest to dział sprzedaży, tak szeroko rozumianej, a w związku z tym, że zatrudniamy bardzo dużo lektorów, to i mamy duży popyt na nasze kursy, to też potrzebujemy osoby, które będą w stanie to sprzedawać. Siłą rzeczy to ze sobą jest powiązane i po prostu potrzebujemy coraz więcej takich osób właśnie w zespole doradczym. To brzmi logicznie. Czy jest wymagane jakieś doświadczenie, żeby zaaplikować na to stanowisko? Nie, natomiast to, co jest potrzebne, to zestaw konkretnych umiejętności miękkich. Co mam na myśli? Umiejętność komunikowania się w klarowny sposób z klientem, żeby potrafić mu przedstawić ofertę we właściwy sposób. A co to znaczy właściwy? Taki, który zostanie przez niego zrozumiany. Empatia. Każdy człowiek ma swoją historię i zdarzają się momenty, kiedy ktoś ma gorszy dzień, więc jest potrzebna ta kompetencja, żeby to po prostu umieć wyczuć i tak umiejętnie poprowadzić rozmowę z klientem, żeby klient dostał to, czego chce i żebyśmy my dostali to, czego chcemy. No i przede wszystkim otwarta głowa na zmiany, które się dzieją, ponieważ dynamicznie się rozwijamy, więc tutaj trzeba mieć tą elastyczność. No i na koniec cecha, która jest dla mnie kluczowa, bez której nie da się tak naprawdę zrobić nic, co ma wartość i sens, to jest odpowiedzialność. To jest dla mnie najważniejsze. I super, czyli z całej reszty szkolimy. Szkolimy, tak. Plus mamy jeszcze coś takiego fajnego w całej firmie, co się nazywa Culture Book. Dostaniecie w tym filmiku link do tego, chciałam powiedzieć narzędzia, do tego dokumentu. Są w nim zawarte nasze wartości, są opisane szerzej, są podane konkretne przykłady osób, które pracują tutaj, jak one w swojej codziennej pracy wykorzystują wartości, którymi się kierujemy. Także polecam. Super. Fajnie. To dzięki wielkie w takim dzięki razie. Również. Chyba już wszystko wiem. Pa, pa. Pa.